Rozpoczęły się właśnie kolonie letnie Caritas. W ośrodku w Drzewocinach gościmy 78 uczestników, dzieci i młodzież z terenu archidiecezji łódzkiej. W tym roku program związany ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, program pod hasłem Polskie Drogi. Zabieramy dzieci w trochę taką wirtualną podróż po najważniejszych dla naszego kraju miejscach. Kraków, Warszawa, Wrocław, Wielkopolska, Podhale. To miejsca związane z historią naszego kraju, z odzyskaniem niepodległości, ale to też miejsca, w których wiele ciekawych rzeczy się dzieje. Przyjedzie do Drzewocin krakowski lajkonik, pewnie pojawi się smok wawelski, na pewno będą zbójnickie tańce przy ognisku związane z Podhalem. Wiele, wiele ciekawych wydarzeń, ciekawych historii. Dużo zabawy, ale również takiej patriotycznej myśli nad tym, dlaczego powinniśmy cieszyć się z odzyskanej przez Polskę wolności.